Witam wszystkich. Krótki filmik taki odnośnie kolektora słonecznego i tego, jak ten kolektor działa w zimie. No tej zimy, to jest druga zima, była troszkę ostrzejsza niż poprzednia i no nie było zbyt dużo uzysku z tego kolektora, że tak powiem. Bardzo dużo pochmurnych dni. Dodatkowo latem miałem tutaj taką sytuację, że ten górny rząd paneli się zapowietrzał i dochodziło do przegrzania w tym miejscu. Tu był taki zwykły, założony odpowietrznik automatyczny. On nie był ściągnięty, przez co się uszkodził, potem to się zapowietrzało, bo w nocy, gdy instalacja była chłodna, ciecz jakby zmniejszała objętość i zaciągało wtedy powietrze. Potem w ciągu dnia dochodziło do przegrzewania, bo ten rząd był zapowietrzony, więc tędy woda nie płynęła. No i takie przygody, ja o tym po prostu zapomniałem, wykręciłem go wtedy. No i teraz sobie przypomniałem, jak patrzę, co się dzieje, a górny rząd paneli osiąga, zaraz wam pokażę, mniej więcej 101 stopni teraz chyba. O, 100 stopni. A te mają mniej więcej 70. Jest godzina chyba 10. W ogóle tutaj ciekawa sytuacja. Pamiętajcie, ta rureczka była równiutko tutaj. Natomiast z jakiegoś powodu się wygięła. Czyli był wzrost ciśnienia w instalacji, chyba na to wygląda. Dodatkowo wysoka temperatura i wygięło tą rurkę, przynajmniej dolną, bo znaczy wygięło. No zwiększyła swoją długość, przez to musiała się tak ułożyć. Ale czy ciekawe, ta górna jakby nie ten, może dlatego, że tam na górze cały czas to ciśnienie uchodziło. Może dlatego do tego nie doszło. Natomiast nie, z pewnego dnia tutaj podchodzę, patrzę, ta rurka tak wygięta. Instalacja była zalana glikolem, ale trochę tej wody dolewałem później, więc to też mogło mieć jakiś tam negatywny skutek. Natomiast na pewno tutaj muszę ten odpowietrznik kupić i zamontować. Tylko taki typowo solarny do 200 stopni. Ten był taki zwykły. Mosiężny, ale tam do 110 chyba ma maksymalnie. Natomiast jak widzicie, teraz jest 10 w zimie. 20 stycznia chyba dzisiaj. No i 100 stopni mamy bez przepływu. Chyba nie dam rady tego po prostu na tyle odpowietrzyć. Musiałbym wkręcać tam odpowietrznik na górze i zamykać przepływ na dolnych rzędach paneli. Wtedy może by się to udało zrobić. Dla przypomnienia, mam tutaj takie zaworki do regulacji. Na każdym rzędzie paneli jest po jednym zaworku. Także dałoby się to zrobić. No muszę to zrobić na pewno przed latem. No bo tam wtedy nie będzie 100, a 150 może. Te czujniki temperatury już tej temperatury nie wskazują. One do 110 chyba tylko pokazują, a potem pokazują same kreski. Na nadmiar energii najbardziej taki sposób, który zamierzam wykorzystać, to ten stary dom, który jest tam. Mam zamiar zrobić taką magistralę górą i tam do budynku wejść, bo ten budynek przyjmie każdą ilość ciepła, która będzie. Największy problem, chyba nagrywałem o tym film, a może i nie. Największy problem był z uwagi na kąt tych kolektorów, czyli korzystny uzysk w okresach tak zwanych przejściowych, czyli na wiosnę i na jesień. A latem nie było żadnego problemu z nadmiarem energii. Praktycznie wszystko było konsumowane przez ten nowy budynek, w którym grzejemy jakby wodę. Pracowaliśmy tylko w wysokich temperaturach, jakby te wyższe uzyski były konsumowane. Natomiast takie niskie 60 stopni, to ten kolektor sam się po prostu wychładzał, oddawał to ciepło. Pompki były w tym momencie wyłączone. Tutaj na tym sterowniku sobie przestawiałem, żeby pompka się załączała dopiero od tam 60 stopni.
Natomiast uciąło mi filmik. Natomiast w zimie jest to ustawione na 25 stopni na minimum, bo jeżeli wpuścimy do budynku tego nowego 25 stopni, gdzie podłoga ma 18, przy takich mrozach minus 10, minus 20 nawet było teraz, to już mamy jakiś tam zysk energetyczny. Tutaj miały być taka baza jakby zrobiona buforów, 6000 litrów wody mieliśmy tu grzać i całe to ciepło miało być na potrzeby tego nowego budynku, ale stwierdziłem, że to no zmieniło mi się jakby nastawienie i nie ma to sensu. Ja tą nadwyżkę energii z wiosny i z jesieni zrobię tą magistralę na górze, połączę z tamtym budynkiem i tam wejdę do kotłowni i będzie nadwyżka ogrzewała jakby w jesień i na wiosnę tamten budynek, jeżeli ten budynek nie będzie taki, będzie miał priorytet ten budynek, jeżeli nie będzie miał potrzeb na ciepłą wodę, to wtedy będzie załączała się pompka z tamtego budynku i tak to będzie. Jestem w stanie to po prostu szybciej zrobić i wiem, że to będzie działało. Te zbiorniki, może wam pokażę. Mam takie trzy zbiorniczki po 2000 litrów każdy. O, tu fajnie widać go. One były po oleju opałowym. Są z nylonu, czyli odporne na tam chyba 200 stopni wytrzymuje. Natomiast ciśnienie tutaj jest napisane 0,3 bara maksymalne. Miałem te zbiorniki wykorzystać, właśnie tam je estetycznie ułożyć. Na podwyższeniu, na takiej płycie, nazwijmy to fundamentowej, ocieplonej, postawić te zbiorniczki, ocieplić i tam chciałem mieć temperaturę maksymalnie 60-70 stopni w tej wodzie. Natomiast wiem, że to jest ryzyko, nie wiem, czy to by się udało, a nie chcę tutaj koło tego nowego domu aż tak, można powiedzieć, eksperymentować. To działa, udało się, w miarę to wygląda. Te zbiorniki się gdzieś wykorzysta, natomiast tu jeszcze może powiem kilka słów o tym rurociągu, który jest tymczasowy. No już tu 2 lata jest zamontowany i będzie, ta wiatra zostanie wykończona, tu jeszcze ścianki będą robione. To wtedy z budynku wyjdzie rurociąg, wejdzie na tą wiatę i estetycznie takim kanałem drewnianym po tym ogrodzeniu zostanie tu wyprowadzony do tego kolektora. I wtedy to będzie wyglądało tak, jak ma wyglądać. Tamte panele też są tymczasowo. Tu eksperymentuję uzyski energii elektrycznej, jakby w okresie zimowym. Natomiast to będzie całkiem inaczej wyglądało. Nie będę na razie o tym mówił. No to tyle ode mnie. Ja tutaj jeszcze się pobawię. Może uda się ruszyć ten. Cały czas pokazuje 108 stopni, 109 teraz. Więc ta woda w nim stoi. Ona gdzieś tam musi być po środku zapowietrzony i może zaraz spróbuję poprzykręcać trochę te dolne zawory, żeby ruszyć to powietrze, które się tam znajduje, ale musiałbym tam wkręcić jakiś odpowietrznik automatyczny. No teraz na gorącej instalacji to jest ryzykowne trochę. Nie mam po prostu odpowietrznika takiego. A szkoda mi tego glikolu, żeby tak po prostu troszkę ten uszkodzony, on jest tutaj stopiony. On jest tutaj wstopiony. Mogłem go lekko tu odkręcić, wkręcić tam instalację i to by się sączyło, to powietrze by wychodziło. No ale szkoda tego glikolu, żeby on się tutaj lał na ziemię. Także tyle ode mnie. Jeszcze dla przypomnienia wam rzucę taki widok, jak ten kolektor wygląda, jakby ktoś zapomniał. Piękne dzisiaj słoneczko świeci.